Dzień dobry, witamy serdecznie w piątek. Zastanawiają się Państwo teraz, co chcieliby znaleźć pod taką świąteczną, swoją domową oczywiście, choinką. Jaki to byłby wymarzony prezent na te święta? To oczywiście tylko jedno z pytań. To drugie, to na pewno co znajdzie się na naszych świątecznych stołach, kto przy nich zasiądzie. No i pewnie ta świąteczna myśl już coraz częściej nam towarzyszy. Miasto zadbało o to, byśmy mogli znów razem podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego bawić się i przybliżać się do tych właśnie świąt. Stąd widzą Państwo już przygotowane stragany, już przygotowane wszelkie akcesoria dla dzieci i dorosłych, które będą nam towarzyszyć. Przypomnę, że dzisiaj od 12 rozpoczyna się sprzedaż w domkach wystawienniczych. Później będą kolejne atrakcje, o tym powiem za moment. No a od soboty mnóstwo wydarzeń. Marsz Mikołajów, koncert Kapeli Góralskiej Hajduk, no później rozświetlenie tej ogromnej choinki stojącej przed ratuszem. W niedzielę między innymi akcja Zostań Świętym Mikołajem, Oddaj Krew, będzie także kino plenerowe, będą piękne świąteczne pieśni. To wszystko będzie podczas tego jarmarku dla Państwa przygotowane. A podczas jego trwania między innymi także usłyszymy młodych opolskich artystów, będą interaktywne przedstawienia. To przygotowano na tegoroczne spotkania właśnie przedświąteczne. Tutaj i dorośli, i dzieci znajdą mnóstwo atrakcji, dlatego mówiłem o tym, że jeszcze dzisiaj o godzinie 13 to ogromne, piękne, wielkie młyńskie koło już ruszy. Już będzie można na nie wsiąść, już będzie można oglądać nieco inaczej wyglądającą panoramę miasta. Będą karuzele dla dzieci, będą wszelkiego rodzaju atrakcje. Oczywiście będzie można usiąść z przyjaciółmi, będzie można przyjść, napić się grzanego przedświątecznego wina, no i wspólnie razem rozkoszować się tą przedświąteczną atmosferą. Kupcy już są przygotowani, ich domki od godziny 12 już zapełnią się tymi przedświątecznymi wiktualami, które później pewnie wielu z nas zakupi i to one będą nam towarzyszyć i przypominać nam o tym, że to właśnie ten przedświąteczny jarmark bożonarodzeniowy w naszym mieście rozpoczął te uroczystości, do których się przecież zbliżamy. Miłego dnia, miłego weekendu. Przypominam, dzisiaj atrakcje również i po południu od 13 i później o godzinie 17, no a jutro rozświetlenie tej cudownej, wielkiej choinki.